Halo, halo, jesteś tam? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się w szóstym odcinku wakacyjnej szkoły modlitwy. Dotychczas w pozostałych pięciu odcinkach poprzednich omawialiśmy różne aspekty modlitwy. Dzisiaj skupimy się na słuchaniu Boga w modlitwie. Słuchaniu Jego woli. Temat brzmi zgodność z wolą Bożą na modlitwie. Czy Bóg wysłuchuje? Proszę o coś i nie widzę owoców. Czy bardziej mówię niż słucham? Czemu On milczy? Ten odcinek chciałbym zacząć krótkim świadectwem. W liceum, jak pewnie większość z Was, złożyłem papiery do różnych klas, do różnych szkół, aby się po gimnazjum gdzieś dostać. I złożyłem papiery na pierwszym miejscu. Chciałem się bardzo mocno dostać do klasy matfiz w jednym z krakowskich liceów. Natomiast nie udało się. Dostałem się do klasy mathem. Była to jedyna klasa, do której się nie dostałem w tej szkole. I przechodzę pół wakacji, myślałem, jak to będzie. Już sobie planowałem dalsze postępowanie, jak to robić, czy się przepisywać, czy się starać o przenosiny. Już miałem w głowie wiele, wiele myśli, co z tym faktem zrobić. I pierwszy dzień, rozpoczęcie roku, poszedłem do klasy, do mathem, i siadam w ławce. Jest czytana lista obecności, i na tej liście obecności mnie nie ma. I już sobie myślę, kurczę, co się stało? Już wstawałem, podnosiłem rękę, żeby się zapytać, o co chodzi, czy jest jakiś błąd, czy coś tam gdzieś mnie pominięto. I w tym momencie otwierają się drzwi i wchodzi do klasy jeden chłopak i się pyta, czy jest tu może niejaki Jakub Komnata. Więc ja tak mówię, tak, jestem. I on tak patrzy na mnie i mówi, że chyba ci się klasy pomyliły. Myślę sobie, okej. Mam nadzieję, że mi się klasy pomyliły. Mówi do mnie, chodź za mną. I wstałem, wziąłem swoje rzeczy, poszedłem za nim i zaprowadził mnie nie indziej, jak właśnie do klasy matfiz. Pierwszego dnia zostałem przeniesiony z klasy mathem do klasy matfiz, do której się chciałem dostać. To była pierwsza lekcja ufności w moim życiu. Druga, aplikowałem na studia, na informatykę, na AGiech. Był to jedyny kierunek z całej oferty uczelni, na który się nie dostałem. Na wszystkie pozostałe się dostałem, na ten jeden nie. Bardzo długo też właśnie orientowałem się, szukałem, jak można się przenieść. Po pół roku bardzo ciężkiej pracy, wiele wysiłku, wiele trudu włożonego w wyrzeczeń, udało mi się przenieść na informatykę. Pan Bóg całe życie mnie uczył zaufania, i teraz od dłuższego czasu szukam pracy. Dzieją się nawet i absurdalne rzeczy, że pracodawcy mi odmawiają, jakieś problemy techniczne, które nigdy wcześniej oczywiście nie występowały, jakieś rozłączenia, jakieś błędy. Naprawdę dzieją się absurdalne rzeczy, że ja tej pracy jeszcze nie mam. I właśnie zastanawiam się, dlaczego. Dlaczego mam teraz tyle czasu, różnymi rzeczami się zajmuję, tyle aktywności podejmuję, ale wciąż dochodzę tak daleko w tych różnych procesach i cały czas dostaję odmowy. Jest to bardzo duża lekcja dla mnie pokory, bardzo duża lekcja właśnie zaufania. Dotychczas w tych takich kwestiach kluczowych dla mnie, jak właśnie wybór mojej drogi życiowej, widzę, że Pan Bóg cały czas był, cały czas działał. I mnie nigdy nie opuszczał, czy to właśnie jak chodzi o liceum, czy to jak chodzi o studia. I teraz, pomimo tego, że każde kolejne nie jest dla mnie ciężkie do przyjęcia, akceptuję to, ale ciężko jest to przyjąć, że cały czas wszyscy mi odmawiają, to głęboko staram się ufać i staram się wierzyć, że tak ma być, że w tym wszystkim, w tym każdym nie, które ja słyszę, jest Pan Bóg. W tym każdym, może nie teraz, który ja słyszę, jest Pan Bóg. Jest to bardzo duża lekcja ufności. Kiedyś jedna animatorka powiedziała, że na modlitwie Pan Bóg ma trzy odpowiedzi dla nas. Albo ma odpowiedź tak
I to się dzieje. Bardzo często też widzimy różne cuda, uzdrowienia, gdzie Pan Bóg nawet i w chwili wysłuchuje naszych próśb. Modlimy się teraz o jakieś uzdrowienie i ktoś nagle wstaje z wózka. Pan Bóg od razu wysłuchuje naszych próśb. Druga odpowiedź to jest nie teraz. Czasem te rzeczy dzieją się później. Czasem nawet dzieją się wtedy, kiedy już zapomnieliśmy o tym, że o coś takiego prosiliśmy. I trzecia odpowiedź: mam dla ciebie coś lepszego. Mam dla ciebie coś lepszego. Pan Bóg nigdy nam nie odmawia, nie zostawia nas z niczym. Pan Bóg zawsze daje tą taką alternatywę, albo nie teraz, albo mam coś lepszego. Tu i teraz ciężko jest mi to przyjąć, ponieważ obecnie przed sobą nie mam aż takich jasnych perspektyw, jeżeli właśnie chodzi o to szukanie pracy. Natomiast głęboko ufam, że Pan Bóg mówi mi: mam dla ciebie coś lepszego. I jak spojrzę na dzisiejszy dzień za pół roku, za rok, za 2 lata, to się uśmiechnę, pójdę do kościoła, uklęknę, pokiwam głową i podziękuję za to, że Pan Bóg dał mi właśnie coś lepszego. Jest potrzebna bardzo głęboka ufność. Czym ta ufność jest? Co to w ogóle jest ufność? Bardzo fajnie mówi o tym Midrasz. Midrasze są to żydowskie krótkie historyjki, anegdotki, takie można byśmy powie mo moglibyśmy powiedzieć małe legendy, które tłumaczą pewne zjawiska, są takim dopowiedzeniem, objaśnieniem pewnych sytuacji. I jest Midrasz, który mówi, że kiedy Izraelici pod przewodnictwem Mojżesza stanęli na brzegu Morza Czerwonego, Mojżesz miał wyciągnąć swoje ramię, wyciągnął, aby się wody rozstąpiły, i nie działo się nic. Stał, 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 i w pewnym momencie młodzieniec zaczął wchodzić do wody. Zaczął iść, iść, iść coraz głębiej i coraz głębiej. Woda zaczęła sięgać mu do kolan, następnie do pasa, do brzucha, do szyi, zaczęła go zakrywać. I kiedy ten młodzieniec już prawie zaczął się topić, prawie zaczął tonąć, kiedy woda już zaczęła go zakrywać, w tym momencie zaczął wiać wiatr. Inna historia. Pewien alpinista wspinał się na skałę, bardzo wysoko, wysoko w górach. Było już pod wieczór, była mgła, i odpadł od skały. Zawisł na linie, szedł sam. Już był wieczór. Zimno, i tak naprawdę z perspektywą śmierci. I słyszy w głowie głos: odetnij linę. On zaczął to kalkulować, że się pokiereszuje tego, i znowu głos: odetnij linę. I cały czas w głowie dźwięczało mu to: odetnij linę. Następnego dnia, o poranku, zaczęła wchodzić kolejna grupa alpinistów i zauważyli tragiczną sytuację. Zauważyli zamarzniętego alpinista, który wisiał 2 metry nad ziemią na linie. Jeżeli by odciął linę, prawdopodobnie upadłby na puch i nic by mu się nie stało. Temat ufności jest bardzo, bardzo istotny, ale wydaje mi się, że tak jak jest istotny pod kątem modlitwy, szczególnie proszenia Boga o coś, tak jest też trudny. I w tym wszystkim, dlaczego powiedziałem to świadectwo, na swoim przykładzie ja mam niezbite dowody na to, że Pan Bóg rzeczywiście działa, że Pan Bóg się opiekuje, że Pan Bóg nie zostawia mnie samego. A cały czas w środku mam takie pytanie: dlaczego się nie dostałem? Dlaczego wciąż jestem w tym miejscu, w którym jestem? Podejmuję różne inne działania, podejmuję różne inne aktywności, staram się w jakiś sposób zagospodarować ten czas czymś kreatywnym, ale wciąż z tyłu głowy jest ta myśl: dlaczego? Pan Bóg w Piśmie Świętym cały czas nas zapewnia, że On z nami jest, że On nas nie zostawi samych. Proście, a otrzymacie. I te trzy odpowiedzi: tak, nie teraz, mam coś lepszego, są tym takim jakby światełkiem w całej tej sytuacji. Myślę sobie: kurczę, przecież Pan Bóg cały czas jest ze mną. Ja Go przyjąłem jako osobistego Pana i Zbawiciela, zawierzyłem Mu całe życie, wszystkie swoje drogi. On mi mówi, że mnie nigdy nie zostawi, że jest ze mną przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I ja czasem się zastanawiam,
jak w takiej sytuacji, jak w tym życiu ja mogę mieć wątpliwości, mogę nie ufać Panu Bogu, ale to jest ludzkie. To jest ludzkie. Wątpliwości, ten czasem brak zaufania jest naszą ludzką słabością. Dlatego trzeba się modlić i starać o to, żeby właśnie tych wątpliwości nie było. Trzeba się modlić o ufność. Ja bardzo często modlę się o tę ufność, paradoksalnie mając takie niezbite dowody i potwierdzenia tego, że Pan Bóg jest w moim życiu i działa, wciąż czasem gdzieś tej ufności mi brakuje. Bo to było już kilka lat temu, ale teraz jest coś jeszcze istotniejszego, są jeszcze istotniejsze rzeczy niż były wcześniej. Dlatego zachęcam i też sam się o to głęboko staram, aby starać się i prosić o ufność. Kolejny aspekt. Czemu on milczy? Jesteś tam? To jest rzecz, myślę, równie skomplikowana. Tutaj bardzo, bardzo zachęcam do tego, aby zagłębić się w różne duchowości, aby zagłębić się w różnych świętych, doktorów Kościoła, czy to Jana od Krzyża, czy to Teresę, którzy mówią o duchowości, o tym, że czasem po prostu Boga nie czuć. Czasem są takie sytuacje, kiedy Pan Bóg zostawia przestrzeń nam, odpuszcza, lekko, że tak powiem, luzuje to swoje działanie i daje nam ciężkie doświadczenie, często osamotnienia nawet. W Triduum Paschalnym, kiedy Jezus umiera na krzyżu, wstępuje do Szeolu. Cierpienie Jezusa, jego męki, było o tyle ciężkie, że po pierwsze było to niesamowite, horrendalne, okropne cierpienie fizyczne. Te setki ran musiały go potwornie boleć. To musiał być nieziemski ból. Ale było jeszcze inne cierpienie, które wynikało z osamotnienia. Widzimy, że w sobotę, w Wielką Sobotę, w kościele jest cisza. W kościele jest cisza. Eucharystia jest dopiero wieczorem. Kiedy już wchodzimy w tajemnicę zmartwychwstania. Natomiast w sobotę jest cisza, dlatego że Jezus wstępuje do Szeolu. Żydzi wierzyli, że Szeol jest to miejsce, gdzie Boga nie ma. Gdzie Boga nie ma i dopiero w takiej pustce, w takim osamotnieniu Jezus pokonuje śmierć, zwycięża. W takim doświadczeniu, w takim trudzie i w tej walce właśnie Jezus zwycięża. Tak samo właśnie, jeżeli chodzi o życie duchowe, to widzimy, że różni kierownicy, przewodnicy mówią o takim zjawisku, które się nazywa noc duchowa. Jest to zjawisko, kiedy właśnie nie czujemy obecności Boga, kiedy czujemy osamotnienie, kiedy czujemy, odczuwamy brak, czyli nie odczuwamy nic. Niektórzy mówią, że Matka Teresa z Kalkuty przez większość życia odczuwała taką noc duchową, taką właśnie, taką ciemność. Dlaczego to jest? Po to, że to ma nas utwierdzać w tej sile, w tej cnocie, w tej wytrwałości. To jest doświadczenie, które tak naprawdę przez odczucie braku Boga niesamowicie nas do Niego zbliża. Naturalnie, nie każdy na co dzień doświadcza nocy duchowych. Myślę, że trzeba być w bardzo zaawansowanym stadium życia duchowego, żeby w ogóle Pan Bóg dopuścił taką sytuację. Natomiast rzeczywiście zdarza się, że w pewnych sytuacjach wydaje nam się, że Boga nie ma. I myślę, że przez analogię możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego? Ano dlatego, że Pan Bóg czegoś od nas oczekuje, chce od nas jakiejś wytrwałości, chce od nas działania, chce, żebyśmy mu się zawierzyli, nawet wtedy, kiedy tego nie czujemy, żebyśmy weszli po nos, stracili oddech, żeby dopiero wtedy zawiał wiatr. Kiedy Izaak szedł z Abrahamem, ze swoim ojcem na górę,
aby ten złożył go w ofierze, czy młodzieniec nie wiedział, po co idą? Czy młodzieniec nie wiedział, że nie mają ofiary, że nie mają baranka? Czy on nie wiedział, że planują tam zbudować ołtarz? Czy w momencie, w którym Abraham go wiązał, nie wiedział, że zaraz ma umrzeć? Czy nie wiedział, że on ma być tą złożoną ofiarą? W którym momencie anioł przerwał Abrahamowi to działanie? Dopiero wtedy, kiedy ten wyciągnął już rękę z nożem, żeby zabić swojego syna. Nic nie mówili, nie odzywali się. Oni wiedzieli, że tak trzeba postąpić. Pan Bóg tego od nich oczekiwał i oni to wykonywali. Na pewno była to dramatyczna sytuacja, dramatyczna scena. Jego serce musiało pękać, żeby on musiał swojego syna złożyć w ofierze, ale był wierny, ufał, że tak trzeba zrobić. Czasem w naszym życiu zdarza się tak, że my mówimy: Panie Boże, Ty mówisz mi coś, ja rzeczywiście dostrzegam Twoje słowo, natomiast mam lepszy pomysł. Może zrobimy tak, tak i tak. Mam takiego znajomego animatora, który powiedział, że swego czasu modlił się Pismem Świętym w poszukiwaniu odpowiedzi, czyli zadawał Panu Bogu na modlitwie pytanie i z wiarą otwierał Pismo Święte, ufając, że ten fragment, te sigla, które otworzy, będą odpowiedzią na jego pytanie. I mówił, że miał taką wiarę, że szukał odpowiedzi, dopóki nie będzie po jego myśli. Czyli jak na przykład zadał Panu Bogu pytanie, mam iść w lewo czy w prawo, nagle dostrzegał historię, otwierał na historii, gdzie wszyscy kierowali się, załóżmy, w lewo, natomiast on zamykał i otwierał jeszcze raz, aż w końcu natrafi na coś, gdzie wszyscy idą w prawo. Zastanówmy się, czy my czasem tak nie robimy, że dostrzegamy bardzo jasne wskazówki, bardzo jasne sygnały od Boga, co mamy robić, jak mamy postępować. Dostajemy tę odpowiedź od Pana Boga, o którą tak długo prosiliśmy, albo krótko. Dostajemy wiadomość zwrotną, natomiast ona nie jest po naszej myśli. Natomiast my już sobie wymyśliliśmy inaczej. My chcemy po naszemu, my chcemy w jakiś sposób. Czy to też może nie jest powód, dla którego Pan Bóg milczy? Żeby nam pokazać, nie tak jak Ty chcesz, ale tak jak ja chcę. To jest dla Ciebie lepsze. Wiemy, że Pan Bóg jest naszym kochającym ojcem, i który kochający ojciec robi tak, żeby dziecku było źle? Kochający ojciec chce dla swojego dziecka jak najlepiej. I potrzeba nam tej też ufności, że Pan Bóg chce dla nas jak najlepiej. Te różne sytuacje, te różne wydarzenia, które się dzieją w naszym życiu, one są dla naszego dobra, że tak będzie lepiej. I tej ufności trzeba się uczyć każdego dnia. Myślę, że niewielu jest ludzi, którzy mogą powiedzieć, oni bezgranicznie ufają Panu Bogu. Myślę, że na pewno trzeba popatrzeć z podziwem na księży, zakonników, siostry zakonne, kleryków, którzy zaufali właśnie i poszli za tą wolą Bożą. Oni nie bali się odpowiedzieć Panu Bogu tak. Oni nie bali się złożyć Panu Bogu ofiary z siebie. Oni nie bali się pójść w pełni za głosem Pana Boga. Nie zawsze Pan Bóg oczekuje od nas tak wielkich ofiar, nie zawsze Pan Bóg oczekuje od nas, żebyśmy ofiarowali całe swoje życie. Natomiast jestem tego pewien, że warto rzeczywiście słuchać tego głosu Pana Boga, wsłuchiwać się w Niego i za Nim iść. Pan Bóg też będzie rozwiewał wszelkie wątpliwości na tej drodze. To nie jest tak, że, jak już właśnie mówiłem, że On nas zostawi samych. On cały czas z nami będzie, On będzie nam towarzyszył. Bo jest naszym kochającym ojcem. I to wszystko na dzisiaj. Także zachęcam Was, zachęcam Ciebie do tego, abyś modlił się z ufnością, abyś modlił się z wiarą, abyś miał w sobie to zaufanie, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa i pomimo wszystko On jest zaraz obok Ciebie, On się Tobą opiekuje i On Cię prowadzi. Tylko słuchaj Jego głosu i nie bój się iść za Nim. Jak mawiał w Piśmie Świętym mamy 365 razy pojawia się zwrot nie lękaj się. I tak samo Pan Bóg codziennie, na każdy jeden dzień mówi nam, mówi Tobie, nie lękaj się. Nie lękaj się iść za mną. To wszystko na dzisiaj w tym odcinku.
I na koniec oczywiście postanowienie. Postanowienie z dzisiejszego dnia, po dzisiejszym odcinku, to pomodlić się aktem zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa, aby zawierzyć siebie, jak w tej modlitwie padają słowa, swoje trudy, wysiłki, prace właśnie Jemu, żeby to wszystko, co robimy, było na chwałę Boga, żeby nasza wola była zgodna z Jego wolą. Także zachęcam Was, abyście przyjęli Jego wolę właśnie tym aktem zawierzenia, oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa, i link do tej modlitwy znajdziecie w opisie pod filmem. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem!